Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. No i siemaneczko, wariaty. Jak tam majówka u was udana? Już widzę, na czacie się chwalicie, kurczę, kto co złowił. A ja na razie bez brania. Bez brania całkowicie. No, masakra, masakra. Dobra, tu mi wszystko działa, tu wszystko jest. I lecimy w takim razie. Ja tylko czat sobie wezmę jeszcze na oddzielne oknoczkę. Muzykę zaraz tutaj przyciszę. Wakacje chcesz? Nie znam Bergara. Znaczy, znam kanał na YouTubie, ale osobiście nie znam. Czy opłaca się grać w Russian Fishing? Wiesz co, no generalnie nie opłaca się w żadną grę grać. Lepiej do roboty iść. Zarobisz przynajmniej hajs, wtedy się opłaca, nie? Ale nie, zabawa jest dobra. Zabawa jest spoko w Russian Fishing. Jeżeli ci, cię ta gra jakoś nie odepchnie za mocno, to jak najbardziej polecam. Bardzo dobra gierka. Co się stało, Bartoszu? Witam wszystkich, tak.
Bonjour, bonjour, rabcie. Tu najgorzej, dlatego ja tutaj, gdzie mam kompa, to... O kurde, to nie tutaj, nie ta wyspa. Tu, gdzie mam kompa, to zamknięte. Na drzwi zamknięte cały czas, bo nie ma wejścia. Ale to już ktoś jest. To już był szybszy ode mnie. Jogi już, kurde, tutaj miejscówkę zajął najlepszą. Dobra, lećmy, spróbujmy coś tu złowić. Wisła blisko Warszawy. Ja jeszcze na Wiśle to nie byłem, wiesz? Na Wiśle jeszcze nie spróbowałem połowić. Chyba trzeba się wybrać. Nie, no nie ma żadnych dat, nie? Jeszcze nie ma nawet zapowiedzi, nie ma żadnych filmików z testów, także jeszcze pewnie chwilę poczekamy, no. Jak mówiłem, pewnie jakiś okres wakacji, coś w tym stylu pewnie najprędzej. Ale fajnie, że już dali jakieś info, że chociaż są zdjęcia, nie? No jest szansa, że kurde, nie wiem, no. Najprędzej w miesiąc, wątpię, żeby to był miesiąc, no. Ale jest jakaś szansa, że dostaniemy tą mapę niebawem, nie? Jak mi minęła majówka? Wiesz co, no ja w weekend akurat to pracowałem, majowy. Przed 1 maja się wybrałem nad wodę, ale było tyle ludzi, że Jezu, dajcie spokój. Nie było gdzie nawet spinningiem porzucać. Nad kanałek żelański pojechałem. Miesiąc plus dwa, siemaneczko Marcin, siema. No jest to prawdopodobne, no zobaczymy co tam nam dadzą, nie? Fajnie, że już chociaż wrzucili jakąś informację, że jest nowa mapa i tak dalej, to już zawsze coś fajnego. No, także no tak jak tutaj chłopaki mówili, że ten okres wakacji stawiali, że właśnie wtedy dostaniemy nową mapę. No i to kurde nie byłoby głupie z ich strony. Na wakacje rzucić nową mapkę, bo każdy ma trochę czasu, wiesz, pograć i tak dalej. Dużo ludzi. Także i pakiety też pewnie wyjdą, nie? Całe wakacje w domu będą spędzane, no. Jak to pułapkę, Krzysztof, na raki, o co chodzi? W Fisherze coś dodali? O, dobra, jest pierwszy rekin. Coś jest nowego w Fisher Online? O, nawet nie rekin, to jak mała paraiba. Nie, no ja stawiam, że nowy pakiet będzie... O kurde, to zobaczę sobie pułapkę na raki, to spoko rzecz. 15 kg suma na Wiśle chłop przyciął. Co za wariaty. Jak ocenia Russian Fishing? No na takie 7. Na 7 ocenię. Ale ze względu na to, że są tam rzeczy, które mi się po prostu nie podobają, nie? Ale jak ktoś lubi trudne gry, to Russian Fishing da mu satysfakcję. A, okej. Jak myślę, kiedy nowa mapa? No, nowa mapa będzie, jak ją dostaniemy. No co ja tu będę myślał, kiedy nowa mapa? Na razie nic nie powiedzieli, nic nie pokazali. Dwa screeny tylko z mapy, no i to wszystko, nowa łódka. Także zobaczymy. No pewnie 2-3 miesiące, tak standardowo, nie? Jak pojawią się jakieś filmiki, no to wtedy pewnie koło miesiąca, 2 tygodnie chyba było najszybciej z Kongo. Jak się pojawiły materiały z Kongo na tym... u FP Dismana to 2-3 tygodnie później była mapa, nie? Aha. Liga Polska będzie niepotrzebna. Nie no, zobaczymy Marcinie, co w ogóle zrobią z tymi klubami, bo
Może jak będą kluby, to wtedy będzie łatwiej się zapisać do takiej ligi, nie? No bo znajomi sobie porobią kluby i wtedy będą trzymali się w grupie. Wtedy jeszcze bardziej ta polska liga będzie miała sens, kurczę. I liczę, że będzie miała wzięcie. Co tu nie będzie żadnego rekina? O co tu kama? Weźmiemy sobie inną pogodę. Pani Basiu. No, ja tak od razu o tym pomyślałem, że właśnie fajnie będzie, jak już ludzie będą pogrupowani. To łatwiej będzie się zgłosić, nie? O, dzięki Krzysztof, to ja sobie zobaczę, bo widziałem, że była jakaś aktualizacja do Fisher Online, ale nie spojrzałem. To spoko opcja, fajnie. Bardzo mi się podoba to, co w ogóle robią z Fisher Online. Siemaneczko, Wataszka, siema. Nie, no na razie nic nie wiadomo. Jeżeli ktoś obejrzał ten mój materiał o tej mapie, no to tam... Pokazałem wam wszystko, co na razie do tej pory Fishing Planet udostępniło, także nie ma żadnych dat, nie ma nic konkretnie, jaki level, jakie ryby, jakie łodzie, no tylko jest ta jedna łódka, co jest na zdjęciu, tak? Także ja nic więcej nie wiem, nic więcej tutaj żadnych informacji nie dostałem. Nie jestem też, młody żarłacz proszę, nie jestem też żadnym testerem Fishing Planet, także ja tutaj... Takiego dostępu nie mam do informacji, żeby mógł wam coś przemycić, nie? Mam dostępne tylko tyle, co każdy zwykły gracz. Nic więcej. A szkoda, bo chciałbym wam coś powiedzieć szybciej. No ale to widziałeś, ile kosztują te turkucie w sklepie? Kurde, masakra jakaś. Bo ja ostatnio jak grałem, to chciałem sobie turkucia kupić, to majątek kosztuje, nie? Będziesz rozmawiać na Discordzie? Nie, na live'ach nie rozmawiam na Discordzie. To co innego, jak graliśmy Polską Ligę, gdzie trzeba było się komunikować z zawodnikami, to wtedy tak, ale tak w czasie live'ów nie ma na Discordzie. Może kiedyś zostaniesz testerem? No wiesz, to jeszcze trzeba byłoby grać, nie? A ja gram tyle, co na live'ach i od czasu do czasu odcinek. Na węgorze, o widzisz. Ach, kurde. Walczy. Dobra, co my tu mamy? Jest. Gdzie ten rekin? Uuu, i medalowy nawet. 20 tysięcy expa, 36 tysięcy gotówki. Oj, to misiaczki lubią najbardziej. Ostatnio byłeś na Pstrągu, nic nie złowiłem. Byłem na rybach na jeziorku, też nic, co to ma być. No ja ostatnio byłem i co złowiłem? Małego jesiotra i lina dorwałem na PZW jak byłem. Ze spinningiem to nawet spugnięcia nie miałem. Masz problem z kasą? No nie wydawaj więcej niż zarobiłeś, no. To taka złota rada. O, ty dostałeś, kurde, ja już kilka razy pisałem do nich, czy w ogóle można się do nich dostać na testera, żeby sobie popatrzeć, co tam i jak tam. I nigdy nie przyjęli, nie? Zawsze było, że już mają komplet, albo że nie szukają, ale się odezwą, jak będzie potrzeba i nigdy się nie odezwali, nie? Coś na zasadzie, zadzwonimy do pana. Ale ja nie mam telefonu, nie ma problemu i tak zadzwonimy, nie? Ech.
rapy, no ja właśnie zastanawiam się, czy może w niedzielę się wybiorę nad Wisłę i właśnie spróbuję coś dziubnąć, bo widziałem, że też już tutaj sporo osób w Warszawie zdjęcia wrzuciło, że biorą, że może coś pójdę i porzucam pod mosty w Warszawie. O, Paraiba idzie. Też w unikacie? Nie, zwykła. Jaka mapa? No dzisiaj rekiny. Jeden z sędziów otrzymał testera. No. Spoko. Jesty 9 level, no karpie na delcie albo jesiotry, no. Dwa dni. No ja tutaj gościu takiej na grupie internetowej namawia mnie, żeby na nockę pojechać, ale kurde, nie mam nawet latarki, żeby w nocy połowić ryby. Już tam namiot czy coś to tam nie jest potrzebny, ale nawet nie mam żadnej czołówki ani nic. Musiałbym też coś wykombinować z GoPro, bo na czole zawsze mam GoPro, jak nagrywam. I nie zmieści mi się, nie mam takiego czoła, żeby jeszcze latarkę zmieścić. I GoPro i latarkę, myślę, trzeba by coś wtedy wymontować, kurde, coś, jakieś samoróbkę, żeby jedno i drugie się zmieściło. No karpie po 50 levelu proponuję, albo dalej zostać na tajmieniach lub jesiotrach. TNT i TK, gorzej sandacze? Jak? Jeszcze raz, coś przegapiłem, coś mi umknęło, Marcinie. Że zawody? Czy jak? Karpie nie biorą? No ostatnio chłopaki sprawdzali i kurde normalnie 40 siadały. Tylko no, zrobili ten myk, co TNT Marcin tam udostępniał, żeby skasować zanęty i od nowa zrobić. A, no na nockę można jechać. Nie ma problemu, bardzo chętnie. Jaka miejscówka? No ta na końcu mapy standardowo. Ooo, ale zepsułem. Tysiąc czterysta, no tak. Samolot i zaraz jesteś, nie? Pani kochana. Siemaneczko, Aleksiej, siema. To pochwalcie się, kto ile tam... zrobił szczupaków w tą majówkę. Ile realnie kasy wrzuciłem w fishinga? Wiesz co, około 500. Ale tylko dlatego, że nagrywam na YouTubie, nie? I po prostu jak wychodzi nowa mapa, to kupuję po prostu nową mapę, no. Żeby od razu na premierę w miarę możliwości wam pokazać, także... W ten sposób to wygląda. Bo sam siebie to chyba kupiłem 3 prępki, nie? Także... I to też na przecenach. Nie, no tutaj to jest prosta gra. Tu generalnie gdybym nie nagrywał na YouTube'a i nie chciał nagrywać na premierę od razu mapek, to w ogóle bym zatrzymał się na jakieś 150-160 zł tylko za prępki, nie? Które miałem na początku gry. Także tak to kasy nie wydaje, ale też kurczę, nie liczę tego jako jakiś wydatek na grę, tylko po prostu
inwestycję w kanał, nie? No bo dzięki temu wiecie, że wychodzi nowa mapa i u mnie od razu macie jakiś materiał tego samego dnia, ewentualnie dzień później. Kongo, no pewnie, to najlepsza mapa, jeżeli chodzi o Fishing Planet obecnie. Kurde, no wpadł medalowy i koniec, nic nie bierze. O, a propos, nic nie bierze. Wiesz co, ja nie byłem jeszcze na karpiach, rzadko gram karpie. Kilka razy można łowić. Generalnie każdą prawie rybę tutaj, potwora można kilka razy złowić. Oż ty draniu, ale się spiął. Ja lubię na spinning łowić akurat tutaj ryki. Na czat się spojrzałem, nie zauważyłem. No nic, jak nie ten, to będzie następny, no. Trudno się mówi. No jak? A tak, bo w zielonej koszulce byłem, no. Wiem, że było tylko głowę widać. Śmiałem się tam na początku. Też to zauważyłem, ale już nie chciałem się przebierać do nagrywania odcinka. Nagrałem poradnik, jak dobrze spinningować. No, nagrałem, jak każdą przynętę się prowadzi w grze. Także jeżeli to nie pomoże, no to ciężko mi już powiedzieć. Co może ci pomóc jeszcze tutaj? 40 level, no to standardowo delta. Delta i tamtejsze jesiotry i karpie. Jak wbić bardzo szybko level? Bardzo szybko musisz ryby łowić. Wtedy będziesz bardzo szybko wbijał level. Karpie i jesiotry, słuchaj, na delcie i będziesz zadowolony. O! Jakiś konus, chyba sumu uderzył. To medalowy nawet. No. 29 poziom, wiesz co? To skalne jezioro, Emerald, Falcon albo Biały Łoś. Te cztery łowiska, coś z nich sobie wybierz. W zależności od tego, jaki sprzęt posiadasz w grze. Po aktualizacji ciężko? No ciężko, no zmienili coś ludziom i kurde widzisz, trzeba od nowa rozpracować łowisko i już ciężko, już nie ma sensu grać, nie? I trzeba trochę posiedzieć i od nowa sobie rozkminić, jak łowić. Ale ja nie byłem na karpiach jeszcze po aktualizacji. W ogóle rzadko gram karpie. Dziewiętnasty level, skalne jezioro. Skalne jezioro albo emerald na tym levelu. No, co my tu mamy? Unikata? O, medalowa. No, trudno.
z Nowej Anglii, no tak, tak, coś będzie, ale w swoim czasie. Na razie tam leveluję konto i dopiero prawdopodobnie jak na tym nowym koncie po prostu wbiję 50 level, no to będę łowił wtedy karpie, no i będziemy szukać, jak łowić i gdzie łowić. Ale to jeszcze chwilę, do 50 jeszcze kawałek. Nie ma jeszcze nowego DLC, nie ma. Nakarm Juliana, dzięki pijawka. Dbasz o Julka. Dostał dzisiaj rano akurat myszkę, także przed weekendem został nakarmiony. Gdzie łowić na 58? Na 58 karpie na Anglii, a na 41 deltę polecam. Także tak. Kurde, no muszę łódź przekręcić, bo sobie zasłaniam. Co jeszcze dziś będę łowił? Ja no dzisiaj tylko się pobawimy tutaj z rekinami. Z rekinami może paraiba jakaś fajna tu wpadnie na spinę i zobaczymy. Ewentualnie spławik weźmiemy do ręki. Ale tutaj... Tu dekodera branie będzie. Gdzie łowić na 16 levelu? No to już mówiłem dopiero co, no. Skalny albo emerald. Po poderwaniu z dna przydzwonił ładnie. Na 46 delta. Mordeczki, co chwilę tutaj wam czajnik wyświetla level od do. Nie wiem od którego będzie morze chińskie. 4.20, ale myślę, że nie musiałbyś zadawać tego pytania, jakbyś obejrzał cały 8-minutowy odcinek. To ty, rabciu. Dobra, to przepraszam. Myślałem, że to czajnik rzuca. Jak to stare karty pozamieniaj na karty, nie rozumiem. Ja chyba nie mam żadnych kart w Fisherze. Dzisiaj tylko rekinki, no. Siemoneczko. Nie było nic w planach. Widzisz, no, ale zobaczyli może, że wiesz, Fisher Online dał morską mapę, Russian Fishing dał morską mapę i jednak to się podoba ludziom, że w końcu coś innego, nie? Coś, czego jeszcze nie ma w tej grze, no bo już takie podobne mapy tropikalne mamy, a jeszcze, kurde, łowienia morskiego nie mamy, także fajnie. Fajnie, jakby też w końcu dodali łowienie na muchę tutaj, jakąś górską fajną mapkę. No widzisz.
A, okej, okej. No to zobaczę, zobaczę. Po live'ie pijawa wejdę. Zobaczę, co ja tam mam, bo ja tak sobie gram w tego Fischera, ale tak za bardzo nie zaglądam, co ja nawet tam mam w tym ekwipunku. Byłoby skalne 2. Nie no, no fajnie, ale coś na wyższy level, bo na niskie levele to wiesz, na muchę można połowić sobie na skalnym, można na falcon sobie połowić. Jakby dali takie duże muchy, to i szczupaki można byłoby fajnie połowić, nie? No bo później co? Później selengę tajmienia i nie ma nic później, na wysoki level nie ma nic, żeby na muchę łapać. Jest kolejny młody żarłacz. Nadrabiasz, siemaneczko Marcinie. Zaśmieciać mówisz, że botem? Żeby bot jak u naszego kolegi był co chwilę. Wchodzisz na czat, a tam sam bot. Wiesz co, 1500 dobijam godzin, coś koło tego. A w phishingu, no w phishingu, dobra, myślałem, że Fischer. Kurde, mogłem jeszcze chwilę zaczekać. O! Jakiś glut teraz podleciał. No właśnie widzę, ten, Krzysztof pisał, że fajnie, że te turkucie można robić. Że jest jakaś siatka na karpie, nie na karpie, na małże, na raki, tak? To zajebiście. Nie siatka, tylko no, ale coś do łapania tego. Bo siedzenie trochę i nabijanie tych, kurde, raków i małży to mnie trochę dobijało. Także raz czy dwa posiedziałem tak dłużej, nafarmiłem trochę, ale już mi się pokończyły. Także fajnie, że coś takiego dali, będzie można to do wody wrzucić i łowić, nie? Pułapkę na raki. O, no, no, właśnie, właśnie. Level 60 plus? No, jeszcze musisz dobić do Boliwii, aż odblokujesz. Wtedy sumy na Boliwii. Mało brań, jak robię zadanie? O. No tak, no to zrobili coś, żeby, wiesz, trudniej było. Żebyś nie wszedł do gry na 15 minut i nie rozwalił całego systemu. W jeden dzień wszystkie nagrody zrobił, nie? 47, no jesiotry. Do 48 jesiotra, później na tajmienia możesz wyskoczyć, nie? No, ale trzeba złowić 10 okazów, to jeszcze weź 10 okazów złap. To ja nie wiem, czy ja tyle w ogóle przez całą grę w Fischerku durwałem, a trochę tam farmiłem. No, wycieczka dobrze już pisałem, mówiłem przed chwilą. Jesiotry i karpie na delcie, a później od 48 tajemnie. Witam nowych subskrybujących kanał. Dzięki wielkie za subika. Mam nadzieję, że dobijemy te 14 tysięcy do końca maja. Już tam niedużo brakuje. Nie opłaca się, nie opłaca się łowić białugi, bo długo będziesz walczył. To raz. One nie biorą jakoś mega dużo i mega często, także z jedną wędką na łodzi, no to w ogóle nie ma sensu. Z brzegu będziesz holował, jak kurde pójdzie no, na 47 levelu, to z 15 minut będziesz jedną holował, jak trafisz walczącą.
Nie możesz w dodatku jej zabrać, także expa dostajesz całkiem niezłego za biługę, ale no kasy nie zarabiasz w ogóle, nie? No w Russian Fishing, kurde, to premka by się przydała do rozwijania umiejętności. Wtedy to idzie całkiem spoko, nie? Na sumach na YouTubie, no sum jest najgorzej wycenioną rybą w grze, także zanim złowisz jednego suma, to wyciągniesz 3-4 jesiotry i będziesz miał dużo więcej expa, nie? Podnieśli cenę premium. Zrównali tak jak, jeżeli się nie mylę, to zrobili takie ceny jak na konsoli, nie? Kiedy kupujemy, no jak wyjdzie, na premierę jak wyjdzie, no to ja kupuję i wchodzę i gramy, nie? I rozwalamy system, no. Chyba, że zobaczymy, jak podniosą, nie wiem, że będzie na 83, no to to okonie na nilowe na Kongo i szybkie wbijanie levela, nie? Chociaż zobaczymy, co będzie w pakiecie, no bo jak w pakiecie będzie łódź na przykład, a nie będzie w sklepie do kupienia, no to, to i tak biorę pakiet. Jak chcesz kupić motorówkę, to tą najdroższą, bo ona ma taki dodatkowy silnik na przodzie, że w czasie łowienia możesz pływać. Do 130 to w ogóle nie kupuj. Dozbieraj więcej i kup sobie Kongo, albo akurat poczekaj ze 2-3 miesiące, może już wyjdzie ta nowa mapa morska i wtedy pakiet na tą najnowszą mapę. Za 130 zł nie ma żadnego fajnego pakietu, na którym bym ci polecał levelować. Czy będzie nowy poziom? No zakładam, że będzie nowy poziom. No. Chyba, że z Turcji. Nie wiem, nie mam pojęcia, ile kosztuje. No 350 tysięcy właśnie, ta najdroższa kosztuje tyle. No widzisz, Lucky, zmieniło się trochę, jak ciebie nie było. No zobaczymy co dadzą. No. Co by nie dali, to trzeba będzie levelować, nie? Kiedy wypadł na ryby? Wiesz co, w poniedziałek. W poniedziałek jadę chyba na Okonia. Znaczy na łowisko komercyjne Okoń za karpiem. Albo na to PZW, z którego było ostatnio film. Zobaczę gdzie będzie mi się chciało w poniedziałek jechać i ile będę miał czasu. Bo jeszcze może przystanek Bielawa jeszcze wchodzi w grę, że może tam się wybiorę pierwszy raz. Inflacja? Wiesz co, no raczej wyrównali ceny po prostu z konsolą, bo cały czas ludzie narzekali, że na konsoli drogo, no to zamiast obniżyć cenę na konsoli, ale podobno to też nie zależy od nich, ile kosztuje tak do końca na konsolach pakiet, to podnieśli po prostu cenę na PC-cie, nie? I teraz wszyscy mają równo i nie ma na co narzekać, nie? Teraz wszyscy narzekają, że jest drogo, a nie tylko konsole. Za prawie 400 tysięcy. No to jak gościu chciał tam Garego kupić za 350 słabszego, no to lepiej złowić parę jesiotrów i kupić najmocniejszą, nie? You don't ever want to get
gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come up desperate. No i co, przestały brać? Można choroby morskiej dostać, to niedobrze, to nie dla mnie. Dobra, lecimy na kolejną noc. O, 70 tysięcy dostałem, ładnie. Coś siadło, ale z tą pogodą jakieś maluchy się dają. Czy pójdę na karpie? Wiesz co? No ale nie dzisiaj. Którego nowa mapa? No nie ma na razie jeszcze takiej informacji. 8 minut materiału i nie obejrzeli od dechy do dechy, no. I by wszystko wiedzieli. Od którego karp kolos jest? Wiesz co? Nie wiem. Nie wiem, bo ja już miałem maksymalny level i po prostu te ryby potwory dostałem z automatu, także nawet nie wiem, jaki tam potrzebny był level na nie, nie? Mi się po prostu odpalam grę, patrzę i mam nowe ryby potwory. No ale 50 plus, myślę, że więcej jak 55 nie. Chłopaki, widzowie mówią, no to... Musisz dobić 52 i zobaczyć. No na razie jeszcze nie ma takich informacji. Jeszcze może sami nie wiedzą, od którego levela ją zrobić, nie? O! A dopiero co mówiłem, że w tą pogodę nic tu nie siada. A tu unikatowa paraiba 103 kg. No ale to wszystko napiszą, wiesz. Z czasem, no. Bliżej premiery na pewno. Dalej Delta, nie? Może będzie na niższym levelu, no zobaczymy. Są popsute karpie, wiesz co? Nie wiem, czy są popsute karpie, ale jeżeli są popsute karpie to i nie idą wam, no to tajmienie na selengę możecie łowić. Będziecie zadowoleni, jeżeli chodzi o expa. Później możecie na Wyspę Niebieskich Krabów lecieć, tam też idzie level. Ale ja tutaj od starych wyjadaczy nie słyszę, żeby Anglię popsuły. Tam cały czas na Discordzie wrzucają kolejne 40 złowione. Makumaku. Nie no, na makumaku to nie ma sensu. Na niebieskich krabach wszystkie łowisz. Najlepiej to tarpuna, ale generalnie tam nastawiasz się na wszystko. Stajesz sobie w jednym miejscu, rzucasz 4 wędki i... O, znowu nie przyciąłem. Rzucasz 4 kije i łowisz, nie? Czemu nie możesz do Discorda dołączyć? Nie wiem. Tylko nie mówcie, że znowu link nie działa, bo po prostu... skasuje Discorda. Jak to będzie tak... Już tutaj wam przeskoczyłem do pełnej siaty, bo bardzo kiepska noc, bardzo kiepska noc.
Nie no, miękki, oni mówią na Angi, nie? Na Angi, nie na Delcie. Jak używać woreczki? No, zakładasz woreczek obok koszyczka i wsypujesz do niego zanętę, tak samo jakbyś łowił na zwykły koszyczek z zanętą, no. Tylko na woreczki PVA zakładasz woreczek i zwykły ciężarek. To dranie jak atakują, a się nie wpinają. O proszę. A, okej. Okay. Rozumiem, już teraz kaktus rozumiem. No, dokładnie tak, dokładnie tak. No, pokazywałem, jakie łaski faszerować, tak, tak. Śmiesznie, za pierwszym razem to takie wyszły kiełbaski, że daj spokój. Wiesz co, nawet te stare zanęty działają, no. Nie wiem, nie ma jakiejś najlepszej. Chłopaki co jakiś czas robią nowe, albo zmieniają po prostu składniki. I cały czas łowili. Na tym drugim koncie zrobię 50 level i będziemy się bawić na karpie. Trochę tam będziemy siedzieć, także na spokojnie. Rozwalimy tą mapę w miarę. Fisher online? Pewnie, że będzie. Pewnie. Bawię się trochę w Fishera. Siemaneczko, siemaneczko. Filipie, witam. Mówisz, że jest różnica, jak łowisz na owoce albo na kulki? Nie, mi się wydawało, że tak na początku na kulki to zdecydowanie łatwiej łowić niż na owoce. Dopiero później można się bawić, nie? Dobra, ja widzę, że tutaj chyba w tą pogodę rekiny to stwierdziły, że nie biorą, że lecimy dalej, nie ma co rzucać bez sensu. Dziękuję, dziękuję. Zapraszam jak najczęściej.
Płyniemy trochę dalej, zobaczymy. Mi tu. Jak płynę, to atakują, a jak stoję i czekam, żeby się ładnie wpięła, to nie ma brania. Pierwszy raz oglądasz live. A widzisz, to zapraszam częściej. Siemaneczko, jak mi się. Krzysztof już coś tam dorwał. A widzisz, no bo mnie się nie da nie lubić. Co zrobić? Jutro rano na rybki lecisz. O, proszę. No to trzymaj się, trzymaj się. Jak dobrze zarobić na samotnej? Wiesz co, no basy. Ja bym basy łapał. Jeżeli typowo pod hajs ze spinningiem. A jak chcesz po prostu sobie fajnie łowić rybki, no to po basy czerwone na spławiczek albo na fiderek. I lecisz. Masz u mnie filmik. I jedno i drugie jest nagrane. Jak masz casting, to jest to samo co spinning, więc nie ma znaczenia. Tylko castingiem na początku gry bliżej rzucasz. No myślę, że na pewno dadzą nową siatkę na ryby, no bo co my tu z 700, jak dadzą ryby, które będą... Zobaczymy co dadzą na tej morskiej mapie jeszcze, tak? Ale myślę, że siatka to na pewno będzie większa. I może dadzą jakieś trochę mocniejsze kije, aczkolwiek no kije na 40 kg to i tak świat i ludzie. Masz spin bata? Co to jest spin bat? A, wędka na bata, ale ją spinninguje. No to faktycznie to jest spin bat trochę, no. No jest, na spina jest upierdliknięcie. Jak huknie, to kurde, aż mało wędka nie wypadnie, nie? Pamiętam, że jak na padzie grałem, to super. O proszę, to medalowa. W Fisherze to i mi brakuje. W Fisherze to mi dużo levelu brakuje. Nie ma spinmadów tutaj, nie. Basy na blaszkę. No. Chociaż ja akurat na samotnej gwieździe to na giga basowego. O jest, jestem wierny klasykowi, że tak powiem. Od początku gry. To, że jest łatwo farmić na Kongo, to nie znaczy, że nie mogą zrobić jakiejś zmiany, że nie będzie tak łatwo się farmiło na Kongo, nie? Wiesz, kiedyś karpie, jak wchodziły nowe mapy na karpiach, też dało radę kurczę, robić siatka, była 500 kilo i taką siatkę się robiło w 40 minut bez żadnych zamian, nie? I karp za karpiem brał, kurde, i tak miałeś prawie całą siatkę samych unikatów. No i się skończyło, nie? Także... Nikt nie powiedział, że jak będzie nowa mapa, no to nie skończy się zabawa na Kongo, że w pół godziny robisz siatkę czterech unikatowych okoni, a jak masz farta, to dosłownie w 15 minut, bo tylko podpłyniesz, dwa rzuty i unikat siedzi, nie?
kurde, miałem wstać dalej, a znowu stoję tak blisko. Nie wiem. Czekaj, zaraz zobaczę. Marek, no trochę bawię, tak. Hobbystycznie łowię ryby też poza komputerem. No. A, no. Wy możecie pisać, moderatorzy mogą. Ale Rapocio to zaraz za ten spam to straci tego moderatora, bo mnie już zaczyna denerwować. Po jednym wyrazie i enter. Zakaz spamowania, a ten cały czat zasypał. Siemaneczko, zaskoczyłem. Jeszcze, wiesz co, byłem ostatnio, ale byłem z mikrojigiem i chyba to na razie nie ma sensu się bawić z mikrojigiem. Bo byłem z tą nową wędeczką do 5 gramów się pobawić, zobaczyć jak to lata. Ale chyba na razie idę z normalnym spinningiem, jakiegoś dropshocika za okoniem. Nie będę się na razie wygłupiał w te mikro... Myślałem, że trochę białorybu wpadnie, ale no też nic. No trzymaj się. Na bagno koniowe, o widzisz, no to jak masz bagno koniowe, to fajnie. Kurde, ja muszę teraz się zrobić ciepło, wezmę motocykl, to sobie pojeżdżę, posprawdzam, bo samochodem to mi się tak nie chce w korkach stać. Ale muszę jakiejś tu wody takiej fajnej poszukać, gdzie można by za okoniem polatać. Nie mam nikogo znajomego z okolicy, co gdzieś tu się kręci. Bo by podpowiedział, gdzie warto uderzyć. Trzeba będzie pojeździć, popatrzeć to. Sprzęty jak w sklepie wątkarskim więcej. No, naprawdę, ostatnio jak myślałem, to naprawdę mam za dużo sprzętu. Teraz to tylko muszę haczyki brać to wszystko, bo tych przynęt, szczególnie okoniowych, gumek i tak dalej, to mam panie tyle, że daj pan spokój, ja tego do końca życia pewnie nie pourywam. Delta i na 41 mi lecisz. Karpie, jesiodry, będziesz zadowolony. Guma 15 cm na okonia, oprócz. I cyk, co mamy? Kolejna parejba, no proszę. $600 na drobne zakupy zostawiłeś, o proszę. No ja teraz krzesełko jakieś bym sobie kupił pod fiderka, bo jak jeżdżę na te ryby, to na tym moim krześle to nie jest za wygodnie, także coś będę się rozglądał, żeby sobie zainwestować właśnie w fotel z półką, bo jednak kurde, zdecydowanie wygodniej mieć przynęty pod ręką niż tak cały czas na ziemi gdzieś leżą. Także to chyba będzie mój najbliższy zakup. Jak odłożę trochę gotówki. Elektrostatyka. Właśnie ludzie polecają tego elektrostatyka, ale szkoda, że on nie ma kurde tych okrągłych nóg, tylko takie kwadraciki. Trzeba przejściówki wypływać do tego. Także, ale widziałem, jest fajny na takich nogach okrągłych 25 standardowych w Decathlonie za chyba 500, no, za 5 stówek. Od razu z półką boczną i z ramieniem. I nawet na nim siedziałem i tak kurde w sklepie wydaje się spoko.
No, albo jakieś, patrzyłem nawet na używane Kuzo, ale nikt nie sprzedaje. Znaczy sprzedają, ale gdzieś daleko od Warszawy, a kurde, mogłem kupić w tamtym sezonie, to nie kupiłem. W Warszawie chłop wystawiał Kuzo. Kaperlan, no Kaperlan Adius coś tam 5 plus czy coś takiego. Jakieś takie to krzesło się nazywa. No tylko bym ramię oczywiście zmienił, nie? Nie używałbym tego, co jest w zestawie, tylko dokupiłbym do niego porządniejsze ramię i powinno być git. Zawsze się uśmiecha, no bo już wie, że przyszedł Bartek i wszystkie nowości wykupi. Jaka mapa? No Brazylia, Brazylia. A no tak, tak też można, no ja nie mówię, że nie. To jakbym siedział na ziemi, to by nie było problemu, bo wtedy miałbym wszystkie przynęty pod ręką. A najgorzej jak siedzę na krześle i tak muszę z tego krzesła wstawać za każdym razem. Później usiąść, a później muszę wstać, żeby jeszcze odłożyć te przynęty, bo nie będę rzucał, bo się wysypię albo coś, nie? Także tak. Jednak jak łowią obok mnie ludzie, którzy mają właśnie półkę boczną i tak się raz przysiadłem do takiego gościa, żeby zobaczyć jak to jest, przymierzyłem swoje 4 litery, to kurde, zajebiście, jak masz i zanęty i te wszystkie pierdoły od razu na wysokości ręki, że tylko wyciągasz podajnik z wody, kurde, sobie od razu z miseczki nabierasz obok, nie? Także fajna, fajna sprawa. Fotel nienawidzisz krzesłem. Krzesło czy fotel? No, dobra, no fotel wódkarski, no. Już tak to zróbmy, no. Ale masz tego elektrostatyka takiego, tego F coś tam 5R z tymi takimi kwadratowymi wąskimi nóżkami? Czy masz takiego elektrostatyka, nie wiem, jak właśnie Kuzo na okrągłych nogach? Zapadasz się na... plus browar, no. No tak, no ja samochodem jeżdżę, to wiesz. Tego browara nie bardzo mogę, no. Ja zadałem Artuhigo pytanie, a Artuhigo odpowiedział mi tak. I nie wiem. Dalej nie wiem. No tak, ale wiesz, jest elektrostatyk, ten elektrostatyk taki za 300, który ludzie go tam często polecają, żeby sobie kupić. Ale on ma takie... Nie podobają mi się te kwadratowe nóżki, że trzeba przejściówki dorabiać albo kupić. Także jak elektrostatyk, no to właśnie taki jak Kuzo albo Mikado na takich, wiesz, okrągłych już nogach D25. Jak cię nie wczytuje, to zrób sobie, nie wiem, jeżeli grasz na PC-cie, to zrób sobie sprawdzanie plików. Jeżeli grasz na Steamie, a jeżeli na konsoli, no to przeinstaluj po prostu grę, nie? Nie, no ja wiem, że adaptery są dostępne normalnie w necie, ale nie chce mi się bawić. Dlatego szukam takiego krzesła. Ja wolę tam, wiesz, wolę 200 więcej zapłacić, mieć na okrągłych nogach, niż szukać adapterów i tak dalej, kombinować, nie? To co na filmie u mnie, nic się nie zmieniło. Rzucasz na środek i łowisz.
No, ewentualnie możesz jeszcze zobaczyć. Możesz zobaczyć sobie jeszcze kartę graficzną, sterowniki, czy masz. Bo może ci się coś blokować w grze, że gra ci się odpala i później stoi, nie? No kurde, czemu te ryby się nie wcinają? Co jest? Tyle brań i kurde... Dwie ryby mam wyłowione. Haha, 0,5, ja proszę. No ja byłem jeden dzień porzucać, ale nie porzucałem. Pierwszego byłem, bo tyle ludzi było, że daj pan spokój. Ale czekajcie, weźmiemy jakąś lżejszą główkę, bo ta... Weźmiemy sobie tak. No ewentualnie tak, ewentualnie usunąć grę, ale skasować też cały folder i wszystkie pliki związane z Fishing Planet. Wtedy zainstalować od nowa całkiem, nie? Like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Może tak być, może tak być. They'll never stop unless I can swap all the bad. Nie, ale jak spinningistów, jak byłem nad kanałkiem żerańskim, to nie było jakoś mega dużo. Ale wiesz, wolny dzień to było bardzo dużo wędkarzy na spławik, na fiderek, że kurczę, pozajmowany cały brzeg. Nie było za bardzo nawet tym spinningiem porzucać, nie? Mogłeś podejść w jakąś dziurę i przed siebie rzucić i ściągnąć to wszystko. No ale antywirus to by blokował raczej przed odpaleniem gry, nie? Nie, że już odpalił grę i dopiero mu się nie wczytuje. A w Fisher Online można wysyłać? Przynęty? To Krzysztof Hodowlę otworzyć. Dobrze. A no tak, no można wysyłać, bo przecież jak na Suma kiedyś polowałem, to dostałem tam pęczek tych kurde rosówek, nie? Proszę, jak tutaj biorą rekiny z lewej strony? Widzicie, może tak trzeba też zrobić na karpiach, że jednak nie łowić tam, gdzie wszyscy łowią, tylko przesunąć się kawałek w lewo i proszę, medalowy. Z drugiej strony wyspy, no. Nigdy tu nie łowiłem. A tu takie rzeczy? Teraz zobaczymy, czy w gorszą pogodę też tutaj siedzą skubańcy. Jaka jest różnica między
castingiem, a no, różnica jest w budowie wędki. Różnica jest w kołowrotku, że do castingu używasz zwykłego kołowrotka, którego możesz używać do innych wędek, a w castingu masz multiplikator i to jest kołowrotek tylko i wyłącznie do tej wędki, nigdzie indziej go nie użyjesz. Także to są takie podstawowe różnice. No i zazwyczaj jest tak, że casting jest krótszy, także masz bliższe rzuty oddajesz, dopiero te castingi na wysokich levelach są dłuższe robione w tej grze i możesz rzucać nimi dalej, ale i tak rzucasz bliżej niż spinningiem, nie? Także to są takie główne różnice. No, ja na początku gry nie polecam używać castingu właśnie z tego względu, że musisz specjalnie do niego kupić kołowrotek, którego później nie możesz użyć do niczego innego, nie? Także ja polecam używać spinningi, no bo ze spinningu to bierzesz, później sobie możesz łowić na spławik, możesz sobie łowić na grunt tym samym kołowrotkiem, nie? Nie ma sensu mieć obu zestawów, albo jak kupujesz spinning, to nie ma sensu castingowego używać. Chyba że masz kupę kasy, już wysoki level, no to wtedy możesz się bawić i sobie sprawdzać, co ci się bardziej podoba. Ale na początku gry nie ma sensu mieć spinningu i castingu, bo to jest jedna wędka i tak łowisz tylko nią z ręki. Więc albo to, no z tym, że ja mówię, na początku gry ja zdecydowanie polecam jednak używać spinningu właśnie z tego względu, że jest tańszą opcją. Dzień dobry, Siemoneczko. Dobry wieczór. A, bez znaczenia. Dobry dzień, dobry wieczór. Ważne, żeby dobry. A, no to już jak kupiłeś multiplikator przez przypadek, no to już zamiast spinningu kup sobie po prostu casting do niego, nie? Albo go sprzedaj, no ale tracisz zawsze połowę wartości w grze. A, dobra, dzięki Krzysztof. No właśnie widzę, że mi się tu świeci ikonka, że dostałem wiadomość, także sprawdzę sobie. Na robaka, w sensie na czerwonego. Aha, okej. Co to było? To był sum? Sum czy nie sum? Jak na rekina to za mało walczy, paraiba. Dobra, lecimy na jakieś inne miejsce, bo ja widzę, że tutaj coś mnie ta ryba nie lubi. Zobaczymy jakąś inną miejscóweczkę, może tutaj kawałek wcześniej. O kurde, dobrze, że nie wyskoczył chwilę później, bo była katastrofa, łódź bym rozwalił. Gdzie my tu łowiliśmy te ryby? Panie, pokaż te markery. O, dobra. Tutaj. A, zobaczymy. Parę rzutów tu oddam. W tej grze są rekiny, no. Na kiedy zaplanowałeś urlop? Wiesz co, ja nie planuję urlopu z takim wyprzedzeniem. Ja idę do szefa i mówię, że potrzebuję wolne. I albo mi da urlop, albo biorę zwolnienie lekarskie, nie?
ale chyba na pewno tak drugi tydzień, drugą połowę sierpnia, o, chyba coś takiego tam, jeżeli dobrze kojarzę, coś będziemy celowali. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. No, tutaj nie będzie nic. Kurde, no. Coś jednak było, dobra, stanę trochę dalej. A, okej, okay. Myślałem, że to... Czyli po prostu wymiarową rybę muszę złowić w fisherze. Na fioletowo musi być, czy na niebiesko? Na niebiesko, okej, dobra. No, nieduży, ale jest. O, proszę. A jak masz blisko, to czemu nie? Wątki muchowej nie mam, także... Unikatowego szczupaka, to jeszcze kurde takiego nie dorwałem. Takie po 5 kilo to łowiłem. Chyba na francuskiej mapie w Fisher Online łowiłem. Tam fajnie szczupaki brały, grałem. To musisz nowe wodery kupić, no. No coś tam wierzę, coś wierzę. Dwa medale już dzisiaj były, ale po 160 kilo takie. Bliźniaki. Hop, dobra, coś siadło. Co to jest? Rekin? Jak rekin, to będzie bardzo mały. Ale chyba to jest... To tu był sum. Mała Paraiba nam się trafiła. Aha, okej. Okay. Pamiętam, że na którejś mapie na live kiedyś tam walczyliśmy i całkiem nieźle szło. Z pontonu te szczupaki brały. Wydaje mi się, że to była mapa Francji na Fisher Online. Thank you.
trzeba by wrócić i posprawdzać, nie? Najgorzej. No, myślę, że jeżeli ci się gra znudziła po trzech dniach, no to będzie ciężko, no. Ciężko będzie. Nie wiem, jak ci mogę pomóc, nie? Ja na twoim miejscu cisnąłbym Kongo do pożygu, aż żeby wbić jak największy level, no. No ale tak jest, niektórzy grają i grają i się dobrze bawią, a niektórzy tak jak często na Facebooku czy nawet do mnie piszecie, że no, z twoim poradnikiem poszedłem na Michigan na 31 levelu, mam już 33 level i co robić dalej, bo już nie chcę mi się łowić szczupaków, nie? No i takie, no... No i co tu podpowiedzieć, no, ja bym łowił szczupaki dalej, no. Ale jak chcesz pourozmaicać sobie grę, no to po prostu łap ryby, które cię interesują. No bo tu nic innego nie zrobisz, no. Także albo zagryzasz zęby i kurde robisz kupę expa i kupę hajsu, a później się bawisz. No albo bawisz się od razu, no ale wtedy szkoda wydawać hajs na Kongo, nie? Fajerwerki można puścić? Chyba nie. Chyba dopiero jak event będzie. No, dokładnie. Bez żadnych dodatków. No, można i tak grać, pewnie, że tak. No wtedy wiesz, wtedy się też uczysz dużo lepiej gry, nie? Wychodzi nowa mapa, później na wyższy level i jesteś w stanie sobie poradzić. No, nie dziwię się. No, można się przegrać. Ja tak miałem na karpiach i do tej pory jakoś pierwsze moje filmy to były właśnie poradniki na karpie, ale wtedy siedziałem tyle czasu, że daj ten spokój. Naprawdę, tłukłem te karpie jak głupi. Codziennie chociaż robiłem tak, żeby codziennie odpalić grę na 20 minut i chociaż ze dwie siatki zrobić, nie? No i od tamtej pory już tych karpi nie łowię prawie w ogóle w tej grze. Rzadko kiedy na te karpiowe łowiska się wybieram, bo mam dosyć. Siemanerko, kobiety. Siemaneczko, Jessica, siemanerko. Tak się zaczęło, no, od zasiadek krwiowych na whipping. Dokładnie. Kiedy kolejny live? Wiesz co, prawdopodobnie w niedzielę.
niedzielę wieczorem. No, 55, tak. Jakoś tak było, że już były kraby, no. Nie, no powoli byś wyszedł, no. Zrobiłbyś tak jak ja za pierwszym razem. Parę błędów byś popełnił. Później byś ciułał gotówkę. Za mocne sprzęty, za słabe ryby. To wiesz, a później już by było dobrze, no. Teraz 55 level, no. No, trzymaj się, kogutek. Dzięki, że wpadłeś. Dwa dni temu kupiłeś Kongo z 30 levela na 50. No i ładnie. No my chyba na live z Kongo, nie? To 50 któryś zrobiliśmy. Te 5 godzin. Z nowym kontem. Siemaneczko, Kamilu, siemaneczko. 20, no, tak jakoś było, że dwa unikatowe levele, dwa unikatowe okonie i tam już było, kurde, ze 40 level. No, też trochę farta było, nie? Bo dwie ryby i dwa unikaty od razu. Co zrobisz? Tak też bywa, no. 60, no to po prostu pojedź sobie gdzie indziej, co innego połapno. Które ryby na Kongo? Wiesz co, no ja bym celował albo w goliaty, albo w okonie nilowe na Kongo. Tak, no jakoś tak było, że na spławik pojechałem i pierwszy to był od razu unikat i później druga miejscówka i też od razu unikat, albo najpierw zwykła ryba, a później unikat, ale jakoś tak szybko, że 3-4 ryby, z czego 2 to były unikatowe. Bardzo dobre wspomnienia z 5 levelem na Kongo. Nie, wydaje mi się, że jakoś na początku tam 2 unikaty tylko były. Czwarty level był, a nie 5. Okej. Okay. A, no to nawet lepiej. No i gdzie płynie? Dawaj do podbieraka. Na dzwoneczki. No, w końcu się poddał. Ale młody, cały czas młody. I tak na patelnię, i tak na patelnię. 13, ale to musisz być 2 godziny w grze, musisz być, żeby te turkucie się zrobiły, czy jak to Krzysztof działa? Siemaneczko, Rafał, siema. Uśmiechnięty człowiek wchodzi na live, to od razu przyjemnie się robi. I feel like when I'm with you, I'm losing.
Jaki? Tak naprawdę obojętnie, no. Szczupak ma tak wielki pysk, że co mu nie założysz, to będzie dobrze. Ja bym startował 5-0 to najmniejsze na szczupaki. Bym nie zakładał mniejszych niż 5-0, nie? Myślę 7-8-0 to będzie idealne. Jak wrażenia? No wrażenia takie, że cieszę się, że w końcu powiedzieli coś więcej o tej mapie. Znaczy coś więcej, no niewiele powiedzieli, bo tylko gdzie to będzie, ale że potwierdziło się oficjalnie, że już faktycznie to będzie łowienie morskie i tak dalej. No i zobaczymy kolejne info, gdzie się pojawiało, nie? Bo na razie się nie dowiedzieliśmy nic. No, dowiedzieliśmy się tyle, że to będzie jakieś tam morze wschodnie, nie gdzieś w okolicach Chin, tak? Jakieś wysepkę i tak dalej. No zobaczymy. No tutaj bardziej stawialiśmy, że jak będzie łowienie morskie, no to jednak Australię bardziej nam dadzą. Tamte rejony, no bo tak zapowiadali, że postarają się dać po jednym łowisku na razie z każdego regionu na świecie. Także no tylko do tej pory na razie nie mamy nic z Australii, no ale zobaczymy. To będzie druga w obszarze azjatyckim. Kiedy będzie? No jak dadzą. Na razie nie ma żadnego oficjalnego info. Tak, tak, ale nie. Chodzi mi o to, czy to dostajesz, wiesz, 2 godziny w grze musisz być, nie? A, okej, okay, no już widzę twój wcześniejszy komentarz. ¿19 kilo szczupaka wyciągnąłeś? To ile on miał centymetrów, mordo? Chyba przecinka zapomniałeś postawić. Wielka woda i 2 spoty. No i siateczka z 90 tysięcy. Why not? Zanęte sumo kukleje. 76 cm i 19 kilo. Panie kochany, to... Co ty tu żeś wymyślił teraz? Kotwicę połknął od łódki. Przyczepiona tam gdzieś do podbieraka była z boku. Nie no, 76 ładnie szczupaczek, no. No tak też stawiam, że 1,9. Ale nie no, 76 cm to już więcej niż 2 kilo. Ja już tutaj wam przeskoczyłem do pełnej siaty. TK, ty nigdzie nie przeskakuj do żadnej siaty, tylko muzykę od początku już. Bałbym się takiego do ręki wziąć. Ło, przymurował. No i się zepnie. Nie wyjmę tej ryby, wyjmę, dobra.
kurde, takie kilka i będzie cała siateczka, nie? Tylko teraz ten silnik mógł być mocniejszy. Ale tak to jest, jak się kupi małego pyrka najtańszego z AliExpress, to tak wolno płynie. Chyba czat się zaczął. Zaczął się na początku live'a, teraz się zaciął. Albo taka cisza zapadła. Wszyscy pusnęli. Tyle się dzieje, że wszyscy spać poszli. Żyją. Ale się coś zmieniło. Teraz widziałem, że na żywo czat jest co innego. Nie wiem, jak poprawić, że ktoś macie w znajomych, a ty go nie masz. Dziwne. Okej. Jak wbić szybko level? No, tak jak wbijałeś wcześniej, no. Łowisz ryby, nie? Obok mojego levelu są jeszcze rangi. Jak zrobisz maksymalny level, to później rangi ci rosną. Zamiast dostawać kolejny level, to dostajesz rangę. Co ileś tam expa. Masz rangę. No łupy ryby, no. No tak, no taki poziom ma, no. Na 61 poziomie, tak jak do tej pory, no, levelujesz. No nic tutaj nie wymyślę innego. Karpie, jesiotry, tajmienie, nie wiem. Wyspa niebieskich krabów. Taki poziom, że nic się nie zmienia, no. Nie, no to właśnie stawiam, że tam 2 kilo to spokojnie, 70 to nawet mógł mieć więcej niż 2 kilo. Trochę mięsa już miał, nie? Myślę, że spokojnie. Bójkę to na luzie, takie 70. Nie to, co przed zimą napchany, nie? Ale... Nie. Znaczy, jakbyś łowił dużo białek, to spoko, to eksp jest dobry, tylko nie zarabiasz, bo nie zabierasz tych ryb, nie? A proszę, proszę bardzo, zapraszam częściej. Gdzie XP 19 poziom i pieniędzy masz tylko 800, no to jeżeli nie jesteś na żadnej mapie, no to samotna gwiazda z takim zapasem gotówki.
aż zarobisz na skalne jezioro albo na emeralda. Niestety z hajsem trzeba na początku uważać i to bardzo bym powiedział. Dobra, przydzwonił. O, to sumik. No. No grasz tak jakbyś, jak nie masz gotówki, to grasz tak jakbyś zaczynał grę. Czyli idziesz na darmowe łowisko, no i później coraz wyżej, coraz wyżej. Ale nie polecam żadnego Moodwater, Neherin, tylko od razu zarobić więcej, iść na skalne, na porządne ryby, albo na emeralda, już na ryby, które dają kasę, nie? Samotny od razu na... No tak, nie no. Albo na skalne, albo na emerald. No. Emerald jest trochę droższy, także trzeba dłużej po prostu posiedzieć, nie? Ale tak, no. Albo to. To co tam woli bardziej. Bardzo podobne łowiska, ale ja z tym nowym kontem, co leveluję, to jednak na skalnym levelowałem. Tak mi się spodobało, że przesiedziałem tam sporo levela. Na emeraldzie masz większe zarobki, no tak, no ale to taka różnica, że prawie żadnej, nie? Szczególnie na niskim poziomie, jak żywce zużywasz, a na skalnym nie zużywasz żywca, to jedno i to samo. Za jednego młodego karpia, no to ja bardziej polecam jednak samotną gwiazdę, spinning i stówkę za basa przytulać. Ale to zależy kto co tam lubi, nie? No i karpik rzadko bierze, nie wiem, przynajmniej ja jak na Czechach byłem, to te karpie to nie brały jakoś super często. Dużo bardziej mi brały jakieś płotki, karasie i tak dalej. Chyba 5 albo 6 stówek na emeraldzie za kolejną noc, coś takiego. Cały czas masz brania. No to pozazdrościć, bo mi tam cały czas karpie nie brały na Czechach. Nawet na 4 wędki to brały karpie, ale zdecydowanie częściej inne ryby. O kurde, nieźle. No, liny i medalowe karasie bardzo fajnie dają na Czechach. Szybszego sposobu. Siedziałeś jakieś 20 minut przed komputerem i już miał. Jak to się stało? Forma na lato się robi, znaczy się. No tak. No 58 level, no to ja bym wbijał no albo karpie. Ale jeżeli z karpiem masz problem, no to bym się cofnął niżej i na tajmieniach bym cisnął, ewentualnie no Wyspa Niebieskich Krabów i tam sobie siedzieć na spokojnie i robić, nie? No tak, no kiedyś faktycznie inaczej było, no ja nie grałem jeszcze
2015 roku nie grałem w tą grę, chyba dopiero w 17 zacząłem. Zacząłem grać jak na PC-cie dodali łowisko w Anglii i 50 level. To ja jakoś wtedy zacząłem grać, bo grałem na Xboxie i miałem tam, nie wiem, z 20 level i patrzę, że ludzie kurde na YouTubie grają, karpie na Anglii łowią, a ja nawet nie mam takiego łowiska. I pamiętam, że wtedy z Xboxa przeszedłem na PC-ta właśnie. 29 level. No, kasę zbierać. 15 level i 3000 kasy, to żeś przepierdzielił dużo gotówki w tej grze. Nie rozumiem, że... Nie rozumiem Messi pytania. Jak naprawić, żeby dawało więcej expa? Bo musisz dobrać wędkę do ryby, no. Nie bardzo rozumiem, niestety. 29 poziom, no to skalne, samotna, nie, skalne, emerald, falcon i biały łoś, to cztery łowiska dla ciebie. Znaczy, ale nie rozumiem, jak naprawić, żeby dawało więcej expa. No jak masz level, dostajesz 40 expa, no to ten pasek ci się prawie nie rusza, no prawie w miejscu stoi, nie? Za 40 expa. Na pierwszym, drugim czy trzecim levelu, no to 40 expa jest dużo, ale jak już masz, nie wiem, z 15 level i dostajesz 40 expa, no to ten pasek się prawie nie przemieszcza. Do której, właściwie w ogóle nie wiem, która jest godzina, 23. No, myślę jeszcze chwilę i spadam. Na Kongo? Nie. Na Brazylii. No tak. No to prawda, Krzysztof. Tak jak mówisz. Żeby się opłacało na białego łosia? No myślę, że z mniejszą niż 50 to w ogóle nie ma co tam jechać. Z tej strony. 3 medalowe i 3 z tej strony. Jak będziesz miał setkę, to już na białego łosia nie jedziesz, tylko jedziesz wtedy sobie... Gdzie sobie jedziesz? Na Michigan. Tam łowisz szczupaki. Dwie dobre. No ale na tym levelu pali nie łowisz, bo nie jesteś w stanie ich zabrać do takiej siatki, nie? Więc palia nie jest twoim celem. Messi, masz problem z levelowaniem, a chcesz kupić pakiet sportowy, na którym będziesz tracił 50% expa, no. Ja ci powiem, że się nie opłaca pakiet sportowy. No tak, na Falcon szczupaki, na białego łosia bym pod szczupaki leciał. Ewentualnie z playki, pstrągi, te mniejsze, palie bym omijał, no. Fajna zabawa, fajnie można powalczyć z tą rybą, ale co z tego, jak złowisz duży unikat i go wypuścisz, nie? Na Androidzie oczywiście, że jest Michigan. Wszystkie łowiska są, no nie wiem czy wszystkie, ale musiałbym odpalić telefon, ale Michigan jest na pewno. Do 50 levela są na pewno wszystkie łowiska. Wydaje mi się, że na telefonie jest też Kongo i tak dalej, więc chyba są wszystkie mapy.
No splejki, splejk bierze tam, gdzie palia, ale też bierze tam pod blisko drugiej strony, gdzie to ognisko jest. Jeszcze nie, dopiero po live sobie wejdę. Na Goliatach, wiesz co, ja mówiłem na jakiś mały, do 60 cm chyba. Co, Szwedzik, się zagrywasz? Dying Light, tak? Pewnie DL. Nie grałem nigdy w tą grę. No, mówię ci, że nie polecam ci zestawu do 30 zł. No. Nie mogę ci polecić, bo tak nie wiem jaki masz level, nie wiem co łowisz. Także no, co ja ci mogę polecić, jak nie mam żadnych informacji, tak? Możesz kupić sobie ten, który ci odpowiada, ale stawiam, że na 99% kupisz go i po prostu będziesz tracił. Będziesz jeszcze wolniej levelował. Zamiast szybciej, to wolniej. I w dodatku będziesz miał duże koszty, bo wędki w pakiecie sportowym są mocne i ich naprawa też mocno kosztuje, jak zniszczysz. 41 level, no teku Delta i tamtejsze jesiotry i karpie. No. No jest. Tam chyba 6-kilogramowy jest dzik winner w tym. No ale nie wiemy co widz w ogóle ma za level i co chce robić tym z pakietem startowym, sportowym. Więc nawet jak, no to nie ma co doradzić, nie? Bo doradzisz spinninga, się okaże, że chce łowić na grubo. Nie, G-Quiller? Zmieniło się coś? Mi się wydawało, że tam był. Nie ma daty podanej, kiedy to będzie. Tu jest 10 kg, to nie. Ultralight jest do... A faktycznie jest do... Do 4 kg Ultralight jest... Jest też 4,5 kg, o proszę. Mi się wydawało, że kiedyś był taki pakiet, tylko że... Siatka była 70 kg. Tutaj nie ma teraz takiego pakietu. 30 kg. Obciążenie 70. Heavy casting pack. Mi się wydaje, że jeszcze był kiedyś taki z G-Quinnerem do 6 kg, tylko że miał siatkę, miał albo 50, albo 70 właśnie. Wydaje mi się, że 70. A może coś się pozmieniało. Nie jestem pewien. No 4,5 kila byłby ok. Feder miał 70, ale mi się kurde wydaje, że... Może mi się źle wydaje, już tyle czasu, tak dawno temu to było. Bo na Xboxie miałem ten pakiet, kupiłem sobie. Na początku mojej przygody, bo myślałem, że będę mógł duże ryby łowić.
Wydaje mi się, że tam, a może nie, może mi się źle wydaje. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. A może kupiłem Feder, a używałem, łowiłem na spinning sobie później? A może i tak było, ciężko powiedzieć. A, taki cwaniaczek. Every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. No tak, tak przynęty dobry jak golem to już nie, ale możesz próbować na topwatery, możesz próbować, fajnie biorą rybę na jerki, szczególnie chyba taki jest jerk pasiasty, coś takiego. Spoko, na to też siadają szczupaki w słońce. Znaczy, jeżeli chcesz na klubie połowić ryby, które tam są, to warto, ale no ekspas delty nie przebijesz, nie? Także jeżeli ci tylko zależy po prostu na czasie, żeby wbijać level i zarabiać kasę, no to na Rosję później sobie możesz wpaść, pobawić się. Ale jak najbardziej warto na łowisko się wybrać, no. Kurde, no, czego ty się nie wcinę? A, ten jerk, okej. A, widzisz. No to pewnie, że warto, pewnie, że warto. Na 60 levelu, no już wydaje mi się, że odpowiadałem, no. Niebieskie kraby, tajmienie. Jeżeli chcesz kasę bić, to kurde, je siotry na delcie. Idzie jak głupie. Mongolia, możesz na tajmienie polować unikatowe, też fajna kasa. Leona. No nie mam muszli, nie mam muszli. Nie łowiłem, ja tam sobie któregoś razu tak posiedziałem i wiesz, na takiej wąskiej rzeczce i łowiłem te muszle i co łowiłem? I raki. Muszle i raki albo muszle i pijawki. To pijawek jeszcze trochę mam, ale muszli i raków to już wypstrykałem się już w fiszerza jakoś. Nie mam kiedy tam się wybrać, żeby sobie tego nałowić. Przydałoby się zrobić tak, że po prostu jak będę coś robił, to odpalić sobie na drugim monitorze Fishera i iść na te pijawki. I'm living up every breath. I'd rather leave than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. Dobra, która to? 15 po, 2 godzinki siedzimy. Także będę się mordeczki zawijał po tej siatce. Dobiję tą siatkę i zobaczymy, ile tam udało się dzisiaj sianka zarobić. Oczywiście te ryby zechcą współpracować. No ale to widzisz, no to tak, jedni oglądają poradniki, drudzy nie oglądają, no poradnik jest... Dzisiaj wrzuciłem materiał z tą nową mapą i cały czas się też są pytania, kiedy nowa mapa, co w nowej mapie i tak dalej, no...
A wyraźnie powiedziałem, że na razie nie ma żadnych konkretów. Są tylko przekazuję informacje, które się pojawiły, a dalej czekamy, nie? Falcon czy Skalner? Zależy jaki level i jaki masz sprzęt. No. Ja Falcon raczej ominąłem w moim levelowaniu. Z tego względu, że wybrałem białego łosia, już jak kupiłem sobie mocniejsze sprzęty, to na białego łosia poszedłem, a wcześniej na Skalnym siedziałem i złote pstrągi tłukłem, nie? Jakoś tym razem przy levelowaniu Skalne mnie wciągnęło dużo mocniej. Kiedyś na Emeraldzie siedziałem na sandaczach, ale generalnie przy levelowaniu raczej Falcona omijałem. No to ta federówka za 22 zł to na pewno będziesz tracił połowę expa, także nie widzę sensu, z 50% będzie ci zabierało. No i średnie wędki to zależy co rozumiesz. No myślę, że takie 5-kilogramowe zestawy jak masz, to możesz iść na Falcon. 5-6 kilo zestaw na Falcon jest ok. Majówka na zębaty. Wiesz co, byłem na kanale żerańskim porzucać trochę, ale no 1 maja byłem. Strasznie dużo ludzi było, a później drugi i trzeci to pracowałem. No i dzisiaj mam dzisiaj wolne, ale dzisiaj akurat trzeba było posprzątać mieszkanko, więc zasuwałem tutaj, sprzątałem. No teraz live, jutro Gaba ma urodziny, także też nie, i dopiero chyba w poniedziałek się ruszę, ale w poniedziałek chyba się ruszę na karpia siedzieć troszeczkę. Co lepiej łowić na Skalnym? No ja bym celował złotego pstrąga, tak jak masz u mnie w odcinku. I bym cisnął te złote pstrągi, bo super rybka. Do tego fajnie daje expa, no i fajnie daje kasę, a jest małą rybą, więc można w siatkę można tego nałowić sporo i na koniec siatka naprawdę fajnie idzie, level i kasa. No i w poniedziałek ma być 18 stopni i kurde, może sobie skoczę. Co czy nie za wcześnie? Nie no, na Skalnym nie zrobisz siatki 70 kg od 5 do 6. Chyba, że 5 wędek idziesz, ale to i tak wątpię, żebyś 15 minut 70 kg na Skalnym nałożył. Nie ma opcji. Minut to 2 godziny w grze. Nie wiem, co Krzysztof obliczyłeś w tym skrócie myślowym, ale zupełnie go. Zupełnie go. Nie rozumiem. A. Okay.
Nie no, to ja odkąd tak zwróciłem na to uwagę, to 15 minut to godzina w grze. Bo jak zawody nawet godzinowe, na godzinę ustawiasz zawody na 60 minut, to są 4 godziny na łowisku, nie? O, dobra, mamy pełną siatkę. Ale jakiegoś malucha złowiłem. Ile zarobiliśmy tutaj na tym wypadzie? Ze 200 tysięcy zrobiliśmy dzisiaj. No maluch jak na grę, nie? Takie 8 kilo to chciałbym łowić. No prawie 300 tysięcy kasy zrobiliśmy. W 2 godziny live'a. Z premką byłoby kurde prawie pół bańki. Nie? No Sorubin ma dobry przelicznik. Chciałbyś taki level? No, to wiesz, na początku to tak nie idzie, no ale później. Na Kongo myślę, że byśmy z milion zrobili przez 2 godziny. No pajara jest kurde, tak ogarnąć sobie, jak pajary łowić, to byłoby kurde super. Ona jest super wyceniona pod względem hajsu, nie? Może gdzieś tam się wybierzemy. Ale to już nie dzisiaj, także ja dzisiaj kończę. Dzięki wszystkim za obecność. Jak zwykle bardzo miło. No, dokładnie, no nawet nie mam wszystkiego. Mam tylko to, co potrzebne. Są jakieś przedmioty za monety, które warto kupić i wiesz co... Bezzadzierowe haczyki tylko polecam. Także tak. No dobra, dzięki, słuchajcie, dzięki. 4 grunty, spinning nawalałeś te... Ale kurde, ja jakoś nie, nigdy na grunty mi te pażary nie brały za dobrze. Na spławik jeszcze, ale tak to... tak to po prostu na spinning łowiłem. Unikaty tylko mam na spinning. Zielony buzzbait 4.0. No tak, no to jeszcze tego buzzbaita faktycznie można kupić za monety. Fajna opcja. A no to może przeoczyłem w ogóle to. To mogło być tak, że nawet nie skorzystałem z tego. No nic. Zobaczymy. Czekamy na kolejne info odnośnie nowej mapy i widzimy się w niedzielę albo w poniedziałek, także wielka piątka dla was. Dzięki raz jeszcze i do zobaczenia następnym razem.